Witam wszystkich roztomiłych. Niedziela, 3 września 2017. Oleje. Dzisiaj mamy rajd rowerowy Czechowic-Dziedzic i tylko z tego powodu wyruszyłem dzisiaj na trasę, bo pogoda jest na fest niesprzyjająca.
Witam Was. Minęła godzina, ja już mam 3 punkty kontrolne osiągnięte. Czyli najpierw żech był w Brunowie, potem w Ligocie, a potem w Zobrzegu. No, pogoda się raczej nie poprawi. Jedynie to, że przestało się pić. Na chwilę pewnie, mam nadzieję. Spotkałem już kilku cyklistów na trasie. No i pedała się mi odkręcała. Teraz Kiżach ją dokręcał. Zobaczę, co będzie dalej. Już niedawno taki przypadek żech miał, że co chwila pędala odkręcał na maratonie. Dokręcał raczej na maratonie w Rudzicy w kwietniu. Widocznie coś tam nie gro. Dobre, no mam nadzieję, że się to przeżerę. Meta mamy na Mosirze, na krytym kąpielisku pływalni. Miała być w tak zwanym Lasku, w parku miejskim w Czechowicach, Dziedzicach. No ale z kuli tego, że się pi, to nie ma. Dobra, jadę dalej na park. Rewski pojada kaj. No tu rzech je na parku. Osiedle Północ. Potem się zobaczy albo tu, albo tu.
Witam Was, pięknie. Słuchajcie, no pogoda zdaje się poprawiać, nie cedzi. A ja jest przy szlaku rowerowym z Czechowic-Dziedzic do Martina na Słowacji. No, tydzień temu, że był w Żylinie. Teraz, że jest tu w Czechowicach-Dziedzicach na rajdzie rowerowym, tak, ja. Słuchajcie, tam jest znana firma, ja, wycieraczki do aut też robią, szpryc klapy, ja. Tam też jest firma, co produkuje rolety i żaluzje. Nie będę się wypowiadał na ten temat, bo dokładnie tematu nie znam. Ale jest taka firma. Ona kiedyś też sponsorowała rodzinny rajd rowerowy Sołec. To już dość dawno było, jeszcze mam koszulka z tego. A teraz jada już w stronę ostatniego punktu kontrolnego. Przy ulicy Mazańcowickiej, kiedyś tam będzie, w Czechowicach. No i co? No i będzie się kończyć oficjalnie ten rajd. Jada już 2 godziny. No, jeszcze koło godziny mam czasu, co by skończyć. Słuchajcie, mało ludzi, że widział z kuli tego, że pogoda jest taka dość trochę. 13 stopni jest, no a tydzień temu, że jeździł jeszcze bez koszule. Sam podziwiajcie się. Niestety, tak trzeba jeździć. Zbliża się jesień. Trochę je pomazany. Ale dzisiaj taki ubrani, można powiedzieć, że trochę powstrzymujące deszcz. Bo w 100% to żadne ubranie nie ochroni. No ale widzicie, chmur idą. 13 stopni. No miało być grif, no pogoda nie ma. Straszki są, ale żech oglądał na sat24.pl i tam padali, że od Słowacji idą przejaśnienia, że tego deszcza nie będzie. Na razie się to sprawdza. Słuchajcie, tam był ostatni punkt kontrolny przy spedytorze, przy urzędzie celnym. Nie zdążyłem go sfilmować z GoPro, bo myślałem, że to będzie kiedyś tu. Ale
Już mam wszystkie punkty zaliczone. Czyli rajd przejechany. Teraz kino zameldować się na Mosir i zobaczymy co dalej. Słuchajcie, to jest meta rajdu. Uczestników nieco ponad 40 z kuli tego, że pogoda no pokrzyżowała plany. Imprezy z parku są odwołane. Dużo ludzi nie przyjechało, bo leje. Ale to zwiększyło szansy na nagrody. Słuchajcie, mimo tego, że zaświmpi, dajcie pozór, ani gór nie widać. Są zamroczone fest, świmpi, straszki są. Taki kurde, podziwiajcie się jak to tam wygląda. Jakby jakieś chmury stykały się ze ziemią. Albo sam tak fest tam leje. No mam nadzieję, że nie. W każdym razie fest, niskie chmury są. No i no teraz troszkę się pić przestało. Jakże zaczynał godać, to się piło. To jest krzyż na wzgórzu Trzy Lipki w Bielsku Białej. Wiele razy, żech tu był. Pamiętam nawet z unklem, żech tu był. Z Rumkiem. Sam widzicie, jak fest zamroczone. To jest Bielsko Biała w niedziela 3 września 2017. Tam powinno widać brama Wilkowicko. No nie widać, bo ciśnie deszcz, że się tak brzydko wyraża. Ale to też ma swoje plusy, bo na rajdzie Czechowice, rajd rowerowy Czechowic-Dziedzic. Co prawda no, program tego rajdu mocno zmieniony. Miały być występy, miał być zespół, miało to być wszystko w parku. Było na Mosirze, na krytej pływalni. Znaczy się koło krytej pływalni. No i że wygrał nagrodę. No i dobrze. Co panikierem się nie chciało dzisiaj jechać. Powiedzieli, a deszcz nie jada. No ale z kuli tego, że to był rajd, to ja pojechał, bo to chodzi o prestiż, nie? Tym bardziej jak rajd u siebie. Na mojej ulicy też było, prawie że. To chodzi o prestiż. Pogoda, no, musiałaby być fest fatalną, żeby ja nie pojechał. Ja wiem, że tam niektórzy będą godać, a bo tam przeziębi się i w ogóle. No ale też się trzeba zahardować, no. Zima idzie. Dopiero mamy początek września. Zima idzie, dopiero tak będzie w grudniu będzie zima szła. Ale w zimie jest zimniej. Jest 10 stopni mrozu. Śnieg padze i jakoś ludzie żyją. Więc nie rozumia, kiedy jest 13 stopni ciepła, lekko padze deszcz i nikogo nie ma. Dobra. Tam widać. Co to tam widać? Katedrę Świętego Mikołaja. Widać, tak. Główny kościół diecezji bielsko-żywiecki.
Słuchajcie, rozstanęli dzisiejsza rajza, pomału się kończy. No, założenie to jest 60 km. Jo jest w tym momencie na terenie parku przed kościołem w Ligocie Miliardowicach, czyli w mojej miejscowości. I widzę tutaj zmiany. No, plac zabaw tutaj jest. I dobrze. Taki coś powinno być. Ruch na świeżym powietrzu jak najbardziej. No dzisiaj akurat padzę. Także tego ruchu za bardzo dzisiaj nie ma. Sam widzicie huśtawki, jak kurczę, jakbym za bajtla też się tak huśtali. No fajnie. I tu jest lokalna grupa działania Ziemia Bielska. I tak oto prawie 60 km mamy. No, będzie za niedługo. I tak oto kończymy dzisiejszą rajza nieco wcześniej, o 5 wieczór już, ale no, pogoda, jak widzicie, torpeduje plany. Mimo wszystko rajd się odbył, było fajnie, dziękuję wszystkim. Słuchajcie, jeszcze taki dwa zdania na temat tego miejsca. Bo tu jest, jeśli chodzi o gminę Czechowice-Dziedzice, to tu jest taki plackaj, jest widać trzy wsie. A mianowicie las, tutaj ta struna, to jest Zabrzeg. Zaś ta struna, tu te Tatrowa, tej chałupy, to jest Ligota. A zaś ta strona, tutaj, to jest Bronów. Ja. I tak macie z prawej Zabrzeg, z lewej Bronów. Z prawej Bronów, z lewej Ligota. I z lewej Zabrzeg. Z prawej Ligota.